co robisz Majusia? tańczę! wiesz co, coś ci to nie wychodzi Maja Rosalia, no, no weź! ale nie, bardziej sugeruję, że możesz się zapisać na jakieś tańce znam takie w bloku artystycznym a no tak! w bloku artystycznym! wiesz jak ja dobrze że to miejsce? aha, opowiadałaś mi tam, poznałaś Tatę, w tej sukience, co ma teraz Ania na sobie. Dokładnie. Teraz, moj, teraz, e, teraz tam e, uczy moja najlepsza przyjaciółka, Asia. To była moja najlepsza przyjaciółka w szkole. O, super. To może zapiszesz Maję na te tańce? No, nie ma chwili do stracenia. Muszę dzwonić do Asi, dobrze dalej mam do niej kontakt. Asia, jak ty dawno do mnie nie dzwoniłaś. No ja też do ciebie. Bo wiesz co, bo moja córeczka Maja chciałaby bardzo się zapisać na tańce do ciebie. O, ekstra. Super. Na, y, opisać ci ją już byś wiedziała? Nie, nie, na pewno ją poznam. Czarne włoski? Tak, czarne. A wszystkie dzieci mają czarne włoski? Nie, nie, bo jeszcze po Maxie mają niektóre brązowe. W sumie... W sumie czarne włosy to ma tylko Ania i Maja. Reszta brązowe. No, ale no wie, no. No już nie gadajmy o tych włosach. Po prostu wpiszę ją na listę. Chomikowska, Maja. Jasne. To pa. Pa. Nawet nie musiałam bezpośrednio y, dzwonić do szkoły tańca. Ja schowam już aparat. Mamo, a to są tańce tylko dla małych dzieci? No, zależy jaka grupa, bo Maja chodzi do takiej teraz grupy, em, która się nazywa chyba, nie pamiętam, Butterflies chyba. Em, to jest od, od dwóch do, do chyba, em, nie wiem, do chyba sześciu lat. Potem jest od, potem jest grupa od siedmiu do dziesięciu, to to jest dla ciebie. Potem jest jeszcze grupa od 11 do 15, to jest dla Rozali i dla Laury w sumie też. I jest jeszcze taka 16+, plus i dla seniorów. O, super! Bardzo i dziadek mogą się zapisać! No, do 16+, plus to nawet my się możemy zapisać. Super! Tylko nie pamiętam, jak się te inne grupy nazywają, ale twoja się nazywa Butterflies, czyli po angielsku motylki. Matylki! Będę matylkiem! Tato, będę matylkiem! O co chodzi? Zapisałam ją do szkoły tańca w bloku artystycznym. Yy, tam pracuje moja przyjaciółka. To moja przyjaciółka najlepsza, Asia. Tam? Gdzie cię poznałem? Super! Twoja, twoja przyjaciółka tam prowadzi zajęcia taneczne. No. To zaprowadzę Maję. Jupi! Moja pierwsza lekcja No Nie pij, cieszę się Co tam się znowu odwala? Co tam się znowu odwala, mamo? Bo ja chcę zapisać moje na tańce Naprawdę? No A coś ty myślał? No nie, no nie wiem, no Na tańce naprawdę Nie wierzę Za dużo dziewczyn mam w tym domu chyba Tato, pobawisz się ze mną w coś? Okej. Okay. Nie pijmy, idziemy na tańce! No. <laughs> mm -hmm. Gdzie ta sala? Ale fajny blok artystyczny. No, ja, y, tu, tu też była kiedyś, y, tu też kiedyś były takie zajęcia y, jak w szkole. Tu była też kiedyś szkoła i ogólnie, ale to trzeba robić już sam blok artystyczny. A tu jest sala mojej przyjaciółki. Proszę! Coś mi mówi, że to będzie wasza nowa... Yy, nowa... No. Nowa uczestniczka z grupy. Jesteś Kasia! Cześć, Asia! Cześć! Cześć, Zuzia! Cześć! Ej, wiesz co? Bo ona jest bardzo podobna do Różyczki. Ale to nie jest Różyczka. A kim ty jesteś? Maja! Ty jesteś Julka? Tak, twoja kuzynka. Super! To twoja kuzynka, ale ona jest po prostu sobowtórem yy, różyczki. No, bo mama mi mówiła, że każdy człowiek na świecie ma swojego sobowtóra. No to, no to chyba różyczka znalazła, muszę jej o tym powiedzieć. Cześć! Cześć! Jak się nazywasz? Marta. Aha, a ja jestem Maja. O, cześć Amelka! Hej! A ty jak się, no, się nazywasz? jesteś tu jedynym chłopakiem, chyba? Ja jestem Szymon. Aha, a ty? Ala! Fajnie. Już poznałam. W... Mamo, już poznałam wszystkich. Tam są też y, dzie dzieci z mojego przedszkola! Super! Y, Kasia, no, mogłabyś tutaj gdzieś siedzieć na tych zajęciach pierwszych i ją pilnować albo coś? No, mogę tutaj siedzieć przy parapecie i obserwować. Widzę, że poznałaś już wszystkich. No, poznałam wszystkich. Super są. Do pewnego czasu, bo ja się z nimi już męczę bardzo. Wiesz, co ty to byś się zaprzyjaźnił z moim bratem i ziorem. Aha. Fajnie. Mam nadzieję, że jest fajny. No tak mówi. Aha, no dobra. Ale nieważne, co kto mówi już, to możemy włączać... Asia, co ty chcesz? Bidon przy... przy co się może wylać. A no tak, słuszna słuszność. Połóż go gdzieś tutaj. Dzięki. No, ja tu będę jeszcze za bezpieczeństwo od... ym... odpowiadać. Kula dyskotekowa. Zobaczcie, jaka fajna. Super! Ale super! Jupi! Chodź Marta! Chodź! Ej, ale ja nie mam pary! Ja nie mam pary! Ej, ja nie mam pary! Trudno, ale nie będziemy tańczyć niż w parach. No chyba. E, dobra. Kulę dyskotekową już wyłączę i teraz Wam puszczę jakąś muzykę. To jest moja piosenka, taka moja melodia, która się nazywa Wygłupy. Zobaczcie, też możecie naciskać te przyciski. Różowy, niebieski i żółty. A to jest szkoła muzyczna, przy pani? Szymon? To jest szkoła tańca, ale muzyka też tu odpowiada. Jej! Pięknie, Zuzia! Dobrze, ale najpierw jeszcze przeczytam obecność. Yy... Ustaw, yy, usiądźcie tutaj wokół mnie. Chodź Ala. A więc tak, yy, przyniosę tylko o listę obecności. O, już mam, mam to zapisane w takim moim notatniku. Nazywa się Notatnik taneczny. A więc tak. Um, Burzki Giulka. Jestem. Chomikowska Maja. Jestem. Um, co tam? Co tam jeszcze jest? Um, Długokęska Marta. Jestem... Um, Kamieński Szymon. Jestem. Um, Malinka Zuzanna. Jestem... Um, 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 jeszcze... Kto tam jeszcze jest? Um, Rafał, Ala. Jest? Oj, jestem! Alicja znaczy. Jest, jestem. Znaczy, no i je, tu jestem, jestem. Um, um, um. E, I... I jeszcze ostatnia. E, żur, Amelka. Jestem! No dobrze, to wszyscy są. Um, um. Na, pewno nie, na pewno kogoś nie ma? Nie, nikogo nie ma. Znaczy, no nikogo nie, nie ma. Wszyscy są. No dobrze, no to zaczynamy. <laughs> na początek rozgrzewka. Włączę muzykę, i, a wy się ustawcie w rządku, dwa rzędy, trzy rzędy i po prostu powtarzajcie to, co robię. A później spróbujemy poćwiczyć na tych rurkach. Rozciąganie. I później dopiero będę wam wymyślać choreografię, bo będziecie potem występować na prawdziwej scenie. Ale super, dziękuję, mamo, że mnie zapisałaś. Nie ma za co Maja. <laughs> no to puszczę wam muzykę na rozgrzewkę. Że tutaj coś zrobię. Mm. No dobrze, to róbcie to co ja. Na początek zaczynamy od głowy. Ustawcie się w ogóle. Aj będziesz ko mnie. I tutaj Zuzia i Marta. No dobrze, rządek i tak gwasz jest mało. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siedem was jest. No okej, na pewno? Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tak. Mhm. Jak chcecie, mogę włączyć jeszcze te światła tutaj. O, włączone. To róbcie to, co ja. Najpierw głową. A... <kłysy> I tak jak zawsze. W sumie. Mogę cię nauczyć czegoś jeszcze, yy, Maja. Okej. Okay. Teraz, teraz nogi. I rozciągamy się do szpagatu. O, pani umie szpagat! No, ja też umiem. Brawo, Amelka. Ale fajne zajęcia. Dobrze, że zapisałam Mart... Yy, na. Maję. Piętnaście minut później. Dobra, kończymy. O, fajna muzyka bardzo. A tutaj można zdecydować jeszcze chyba które światło? Sama ty nie obsługiwałam. Przepraszam bardzo, muszę się trochę tym pobawić. No dobra. No to tak jak powiedziałam, teraz robimy, teraz się rozciągamy przy rurkach. Mam właśnie jeszcze jakąś muzykę z tego radia? Tak! No okej, okay. no to ustawcie się. To może podzielimy Was na dwie takie grupy. Wiem, że będą nieparzyste, bo jedna musi być trzyosobowa, a, jedno, a jedna czteroosobowa. Już jesteście w sumie takimi grupami teraz ustawionymi. Ale jest być moją kuzynką. A ja może z Amelką. No dobra, no to będę... no to ja, to dobra. No to chyba, że to będzie jedna grupa, a to będzie druga grupa. Tak, okej. Okay. Bo ja chciałam też być z moją kuzynką i z Martą, a w sumie z tobą też bym chciała mieć, być Zuzia. No to super. <coughs> no dobrze, no to najpierw pierwsza grupa, czteroosobowa. Maja, Zuzia, Marta i Julka. O, to w ogóle jest jeszcze do zas zasłonięcia. Zapomniałam o tym. No nie wiem, bo ja, bo ja w sumie... Nieważne. No to kładziemy roz... no na tym nogę i próbujemy się rozciągać. Na czym? Na tej rurce. Okej! Okay. Super. Super, super, super. Co to jakiś balet jest? Ja nie chcę tego ćwiczyć, to nie. No, masakra jakaś. A czemu wy gadacie? Czemu wy w ogóle teraz gadacie? Teraz nie jest czas w ogóle na gadanie. To po pierwsze. A po drugie, no. To nie jest balet, bo to jest tylko takie, wiecie, ćwiczenia rozciągające, bo potem będziecie tańczyć, bo to jest ogólnie taniec nowoczesny, bo potem będziecie tańczyć na prawdziwej scenie. I to jest rozciąganie, bo będziecie robić szpagaty. A ja już umiem szpagaty, ja też potrzebuję? No, potrzebujesz też. A ja umiem gwiazdę! Naprawdę Maja umie gwiazdę? No, ostatnio coś ćwiczyła i zaczęła wychodzić. Ja też umiem gwiazdę! To możecie obie robić gwiazdę. Pokażcie gwiazdy. To odsuńcie się tutaj, grupa druga. Może tutaj sobie usiądzie tam, tam, gdzie ja DJ-uję. Chociaż nie. Tutaj, z tej strony. I możecie robić gwiazdy. Ui! Ui! Piękne! Dobrze, wracajcie. I wy możecie już przyjść. Jeszcze 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery. Ała, jak to boli. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I grupa druga. Ała, moja noga. moje też. I ręka. Ale na tym chyba polega taniec, takie rozciąganie, bo ja już długo chodzę. Julka! Nie naciskaj tych przycisków teraz. Przepraszam. A ja wam puszczę teraz muzykę. To ustawcie się. Ta. Albo ta jednak. Nie, jednak ta wcześniejsza może. Ta. A ja też mam się rozciągać, jestem chłopakiem. No, ale chłopak też, też może umieć szpagat i gwiazdę i co? I no, i różne takie inne rozciągające ćwiczenia, więc. No. Więc ćwiczcie lepiej przy tym. A może pani włączyć światła? Światła, ale po co to jest tylko rozciąganie? Prawie nie słychać nic z tej muzyki. Dobra, możecie naciskać każdy po jednym. To, ma, to Maja i Marta yy, różowy. Zuzia niebieski i Julka żółty. No i Zuzia, no co robisz? Ale to fajne. Ej, idziemy zobaczyć, co jest w tej szafie? Okej, okay, tylko się musimy chyba zapytać pani. Proszę pani. Tak, Majusia? Ej. A możemy zobaczyć, co jest w tamtej szafie? No dobrze, ale ja może pójdę z wami. Um, Kasia, jak, um, jak ci się chce, to odlicz im 10 sekund. Policz to 10 po prostu. Okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chodźcie, wszystkie, zobaczcie, ale to jest dla starszych. 6, 7, zobaczcie, to są różne takie stroje baletowe. Ale fajne! Mogę przymierzyć! Ale to jest za duże dla ciebie, Maja. A no, za duże. Mm, szkoda. A mogę to, bo to jest fajne. Ale to też jest za duże dla ciebie. Niestety nie ma tutaj nic dla dzieci takich. Tylko te kapturki możecie założyć ewentualnie. Zobaczcie. Ej, ja chcę biały! No dobra, zamienimy się. Hihi, ale fajnie, wyglądamy w tych kapturkach. Jestem czarny kapturek. A jaż biały. A co są jeszcze takie pałeczki świecące w ciemności. Ale fajna! Mogę różową. Okej, okay, to ja wyznaczę, żółtą. Ipi, A ja chcę niebieską. Ja też. A to co? O, to jest taki świecący, taki miecz świetlny coś, coś. coś takiego. No, odłóżcie to wszystko, tu są jeszcze kółeczka, takie bransoletki. Ale fajnie! Bransoletki! Zobaczcie, bransoletki świecące w ciemności. Serio Bogę! Ja też. Asia już dawno odliczyłam. Dobrze, powiedz im, że zaraz wracam. Pani zaraz wraca, ale już możecie odłożyć nogi. Uf, nareszcie. No. Dobra, mogę sobie pogadać albo porobić jakieś fikołki, bo to ta jest sala taka duża, fajna. Tylko szkoda, że pada deszcz. No. Ale fajne! Mama, patrz jaka fajna bransoletka! Ale super! Ja też mam bransoletkę, proszę pani. Super, Zuzia. Ja też, ciocia. Julka, ty tu też chodzisz? No. Piękna. Dzięki, ciacia. Dobra, odłóżcie bransoletki. I zamknijmy szafę i wracajcie na salę. Zacznę już Wam robić może pierwsze ustawienia. To tak, um, Ty on jesteś jedyn, jedynym chłopakiem, więc Ty będziesz jakby taką główną... Wyłączmy te radio. Będziesz taką jakby główną postacią w tej naszej choreografii. Więc Ty sobie staniesz na środku sali. Musicie zapamiętać, gdzie jest środek sali. Tu jest środek sali, jest chyba gdzieś... Tutaj, gdzie mój notatnik. Ale no, jakby do... Ale jeśli chodzi do tego, bo Wy do tego tańczycie, więc no. Więc tak tutaj zapamiętajcie, tutaj. Tutaj stoisz. Przy tej ścianie, zapamiętaj, a potem będziesz już umiał i ustawcie się wokół niego w kółeczko. Na początek tak zrobimy ty. Maja tutaj. Przesuń się trochę, Szymon, tutaj. Tu Maja, tutaj Julka, Zuzia i Amelka. Kogoś brakuje? Marta! Marta tutaj będzie i Ala. I możecie się trochę przesunąć. O, zapamiętajcie swoje teraz miejsca. Ja jestem tu. Ja jestem e, tutaj od góry od Szymona, Ja jestem na środku. Ja jestem na środku. Ja jestem od dołu otrzymana. Ja jestem koła Zuzi i koła Marty. Ja koło Mai i Julki. Tu koła Mai, i Ali i Amelki i Zuzi. No już zapamiętaliśmy. No to dobrze. To potem się rozchodzicie i tworzycie takie dwie linie. Takie dwie linie tworzycie. Wy się tak rozchodzicie i w obrotach. Tutaj Zuzia. W obrocie dołączasz do niej tutaj z tyłu Julka. I Marta całkiem z tyłu. Przesuń się, Kasia. Trochę. Przesuń się tutaj, Kasia. Możesz tutaj sobie usiąść. O, dzięki. A bo dobra, ja będę włączać muzykę. Ale ja na razie ustawiam, więc możesz tutaj sobie usiąść. I tak samo wy też się schodzicie w linie, Tu z obrotem Ala. Amelka i Maja. Przesuńcie się troszkę. Yy, Ala, wiesz, co ja ci polecam do okularów? Bo wiem, że ty masz tą wadę wzroku. No, to ja ci polecam, żebyś. żebyś sobie z tyłu okularów założyła jakąś taką linkę i ją przywiązała tak jakby do głowy, żeby okulary ci na występie nie spadły, bo się mogą potem roztrzaskać, a byś potem musiała chodzić. Znowu do optyka ponowej, do okulisty. Więc zaraz się ja sobie może te okulary ściągnij. Widzisz dobrze? No, nawet. Znaczy no wiem, no ale czy no... Będziesz widziała te ustawienie? No chyba, że ja Ci przywiążę jakąś linkę. Dobra, możesz już założyć. Chodź tutaj Ci założę. O, dziękuję. No tak, i jesteście w tych liniach. I teraz robicie, tak machacie rękami. Bo ludzie, przesuńcie się bardziej do siebie, może tak? I machajcie rękami. I wysuwacie się. Ala w lewo, Maja w prawo. Nie, nie, przeprasz przepraszam bardzo, yy, bo wy właściwie się. Przepraszam bardzo. Maja w prawo, Amelka w lewo, Ala w prawo. I tak samo tutaj. Marta w prawo, y, Julka w lewo i Zuzia w prawo. Mhm. Nie. Coś tu nie gra. To może jednak Marta w lewo, Zuzia w lewo, a ona w prawo. I tak, i później. I, i, i później tu tak tańczycie i. Tutaj robicie szpagaty, ten kto te, te, umie. Ja umiem szpagat, no to okej. Okay. Ja też umiem, no to wy tutaj robicie szpagaty. Ja nie umiem, ja też, ja też, ja też. A ja umiem taki inny szpagat. To jest szpagat damski, taki wiecie, taki że jedna noga tak z przodu bardziej, bo te co wy teraz robicie to są szpagaty męskie. A ty robisz, dobra, ty zrób szpagat damski. Um, a ktoś tu umie gwiazdę? E, ja proszę Pani jeszcze umiem szpagat chyba, ten y, męski. No to zamieńcie się z Julką. I Ty będziesz robiła szpagat męski tutaj, a Maja i Julka będą robić gwiazdy. W którą stronę? Może tutaj tak po ukosie jakby, że w tą stronę tutaj Ty musisz wylądować Maja koło Ali, a Ty koło Zuzi. Okej. Okay. Brawo! Pięknie Wam wyszło! Znaczy wiem, że takim... O nie... że takim dwu... sześciolatkom to no... jakby... nie mogę robić tak dużo przejść, bo mogą tego nie zapamiętać, ale widzę, że macie dobrą pamięć, więc... no i dużo rzeczy umiecie. To stańmy sobie od początku tej choreografii. Stańcie sobie od początku, zapamiętaliście miejsca, bo ja tak średnio, ale chcę, żeby to. W sumie mogę sobie zapisać ustawienie w notatniczku. Tutaj jest obecność, a tutaj będzie. A tutaj będzie. E, ustawienie. To tak, e, kto tutaj w ogóle stał? Ale jak wy się potem rozchodzicie do linii, w sumie. Dobra, to tutaj, tutaj niech będzie Marta, bo jak się potem rozchodzicie do liń, to ona musi robić ten szpagat, czyli tutaj musi stać. Tutaj Julka była chyba, tutaj Ala. Coś takiego. Potem jeszcze zobaczę, może. No i. No i się do tych lin rozchodzicie, tak, tak. Tak. No to dobrze. Tak, tak, tak. I się wysuwacie. Prawo, nie, to było inaczej. Lewo, pra, prawo, no i lewo. I prawo, lewo, i prawo. I to, co robiliście. Szpagat, szpagat, szpagat. A Wy możecie machać po prostu rękami, Zuzia i Ala. A my gwiazdy! Wii! Brawo! No dobrze, nasz czas się już skończył. Jutro spróbujemy z muzyką, bo już godzina minęła w sumie. To może to możecie już iść. Ale tutaj też mamy taką małą świetlicę, jeśli rodzice mają odebrać potem dzieci. No... Później, bo są jeszcze w pracy, bo dopiero jest chyba, no nie wiem dziewiąta dziesięć, więc no, moment tak mamy wcześniej te zajęcia po prostu. No, to Kasia możesz odebrać Maję. Okej. Okay. Maja, podobało Ci się na tańcach? Bardzo! A pamiętasz miejsce? Tak! Okej. Okay. To do widzenia! Pa wszystkim! Pa, Ma pa Maja!